drogie pochwiczanki. Chciałbym wam przekazać maleńką informację. Napisała do mnie pochwiczanka, że chciałaby wyjść z pochwicy, chciałaby się wyleczyć i czy ja jestem w stanie jej pomóc. Natychmiast odpisałem, że oczywiście tak, ale czemu się zwraca do mnie? I tu zaskoczyła mnie. Powiedziałam filmik z tobą, bo ty, jak mówisz pochwiczanka, to w twoim głosie jest ogromna serdeczność. Drogie pochwiczanki, informuję was, że według mnie jesteście wybrankami losu. Jesteście wybrane przez Matkę Boską. W prezencie dostałyście tę pochwicę. Ja wiem, że to dla wielu z was na początku jest nieprawdopodobne, że to jest prezent. To jest najcenniejszy i najwspanialszy prezent. Polega na tym, że skoro teraz nie współżyjesz ze swoim partnerem, ze swoim mężem, że dla ciebie to współżycie w tej chwili nie jest radosne, satysfakcjonujące, różowe, ciepłe, niezwykłe, to znaczy, że gdyby nie pochwica, to dalej by to latami tak trwało. To współżycie dla ciebie byłoby, nie byłoby dla ciebie czymś cudownym i wspaniałym. I ta pochwica jest prezentem z góry, żebyś mogła nauczyć się, że miłość to nie jest tylko i wyłącznie trzymanie się za rękę. Że miłość to jest sytuacja, która jest opisana tam w którejś księdze, że miłość to jest ten stan, kiedy dwoje staną się jednym ciałem. I żebyś kiedykolwiek miała szansę odczuć, jak cudowna jest, może być, nie jest, tylko może być miłość fizyczna, po to dostałaś w prezencie pochwicę z góry, abyś obudziła swój rozum i zmieniła swoje podejście do seksu, ponieważ seks, droga pochwiczanko, dany jest człowiekowi nie dość, że od Boga, to w prezencie.